Na początku stulecia drużyna z 15-tysięcznego Grodziska Wielkopolskiego dwukrotnie sięgnęła po wicemistrzostwo Polski. Ponadto do Grodziska na mecze pucharowe przyjeżdżały takie marki jak Hertha czy Manchester City. Wszystko to nie byłoby możliwe bez inwestycji Zbigniewa Drzymały, który postanowił wesprzeć klub z miasta, gdzie się urodził i wychował. Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski powstała na początku XX wieku, a dokładniej w 1922 roku. Przez większość swojej historii tułała się po niższych ligach. Przełom sportowy i organizacyjny nastąpił dopiero na początku lat 90. Wtedy klubem zainteresował się Zbigniew Drzymała, prawnuk Michała Drzymały, tego samego, który walczył z administracją księstwa Prus o pozwolenie na budowę domu. Michał Drzymała przechytrzył zaborcę, wykorzystując słynny wóz Drzymały, który stał się symbolem walki z germanizacją. Potomek Michała Drzymały zainteresował się klubem piłkarskim w zachodniej Wielkopolsce, gdy prowadził firmę Groklin Auto, produkującą akcesoria samochodowe. W malutki klubik zaczął inwestować w 1993 roku, uznając, że będzie to doskonała reklama jego biznesu. Inwestowanie w klub poszło w parze z wynikami sportowymi, gdyż 3 lata później, grając w trzeciej klasie rozgrywkowej, grodziszczanie awansowali do drugiej ligi, by po sezonie rywalizować już w pierwszej lidze. W sezonie 1917-1918 przyszło chwilowe zmęczenie materiału, ponieważ po zajęciu 16 miejsca Dyskobolia spadła do drugiej ligi. Na szczęście dla Grodziska nie na długo, gdyż w kolejnym sezonie 1999-2000 drużyna zameldowała się z powrotem na najwyższym szczeblu rozgrywkowym w Polsce. Był to początek najlepszego okresu w historii Dyskoboli. Od 1999 do 2008 roku zespół nieprzerwanie występował w najwyższej lidze w kraju. W 2000 roku oficjalnie władzę w Dyskoboli przejął Zbigniew Drzymała, a klub otrzymał nazwę Grochlin Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski. Pierwsze efekty rządów Drzymały przyszły w sezonie 2002-2003. Dyskobolia zdobyła wicemistrzostwo Polski, ustępując jedynie Wiśle Kraków. Pomimo tego sukcesu trener Bogusław Bobo Kaczmarek został zwolniony, a na jego miejsce przyszedł Duszan Radolski. Dzięki drugiemu miejscu w lidze piłkarze z Grodziska rozpoczęli swoją przygodę w Pucharze UEFA, gdzie w rundzie kwalifikacyjnej pewnie ograli litewski Atlanta z Kłajpeda. W pierwszej rundzie piłkarze z Grodziska wylosowali Hertę Berlin. Pierwszy mecz odbył się na przebudowywanym Stadionie Olimpijskim w Berlinie i zakończył się wynikiem bezbramkowym. Rewanż w Grodzisku był szokiem poznawczym dla Berlińczyków, którzy dzień przed meczem dopytywali, na jakim stadionie będą grali, bo przecież ten, na który ich przywieziono, jest na pewno tylko treningowym. Tak myśleli. Mecz wygrała Dyskobolia po golu Grzegorza Rasiaka w końcówce meczu, który później zapisano jako trafienie samobójcze Josipa Simunicia. W drugiej rundzie drużyna Radolskiego trafiła na Manchester City, który dopiero kładł podwaliny pod przyszłą potęgę. W tamtym sezonie w zespole The Citizens grali tacy piłkarze jak David Seaman, Steve McManaman, Nicolas Anelka czy Robbie Fowler. Pierwszy mecz odbył się na północy Anglii. Grodziszczanie jechali tam jak na pożarcie. Już w szóstej minucie bramkę dla drużyny Manchesteru zdobył Nicolas Anelka. Na szczęście polski zespół pozbierał się po stracie gola. Po 20 słabych minutach w wykonaniu swoich podopiecznych trener Radolski zrobił przesunięcie taktyczne zawodników na lewej stronie, dzięki czemu drużyna zaczęła lepiej funkcjonować. W środku pola nawet bez skontuzjowanego Radosława Sobolewskiego goście grali spokojnie, nie tracili głowy. Klasą sam dla siebie był doświadczony Tomasz Wieszczycki. Wspaniale bronił Mariusz Liberda. W 65 minucie przed linią pola karnego sfaulowany został Grzegorz Rasiak, a sędzia podyktował rzut wolny. Ta chwila do dziś owiana jest legendą. Przed wykonaniem wolnego Tomasz Wieszczycki zrzucił do Sebastiana Mili. Strzelaj młody, mi ten gol już do niczego nie jest potrzebny. I Mila strzelił, wyrównując wynik meczu na 1-1. Gol Mili był wyjątkowej urody. Piłka wpadła w okienko bramki, mijając spojenie słupka z poprzeczką o kilka centymetrów. Piłkarze Groklinu na tym nie poprzestali i dalej groźnie kontrowali Anglików. Pod koniec spotkania Marcin Zając nie wykorzystał szansy na drugiego gola. Dwa tygodnie po remisie w Manchesterze The Citizens przyjechali do Grodziska i podobnie jak piłkarze Herty, nie dowierzali, że przyjdzie im grać na tak kameralnym stadionie. Bramki w tym meczu nie padły, co oznaczało awans polskiej drużyny. Niesamowity sen piłkarzy Groklin Dyskoboli Grodzisk Wielkopolski trwał dalej. W kolejnej rundzie los przydzielił im francuskie Girondins Bordeaux. Ambicji i woli walki nie wystarczyło. Francuzi pewnie zwyciężyli w dwumeczu. W niczym nie zmienia to jednak faktu, że ówczesna przygoda wielkopolskiej drużyny dała wiele radości piłkarskim kibicom w Polsce. Jeśli podoba Ci się odcinek, zachęcam do pozostawienia łapki w górę i zasubskrybowania kanału. To pomaga w jego rozwoju, a mnie motywuje do jeszcze cięższej pracy. Dziękuję.
W 2005 roku Dyskobolia powtórzyła swój sukces z sezonu 2002-2003, ponownie kończąc rozgrywki ligowe na drugim miejscu i gwarantując sobie grę w europejskich pucharach. Zespół z Grodziska wygrał również Puchar Polski w finale, pokonując Zagłębie Lubin. W 2020 roku Dyskobolia została pozbawiona jednak tytułu zdobywcy Pucharu ze względu na aferę korupcyjną. Pucharu za 2005 rok postanowiono nie przyznawać nikomu. Kolejny sezon w wykonaniu Grodziszczan nie był tak dobry jak poprzednie. Porażka w pierwszej rundzie Pucharu UEFA z RC Lens oraz kilka przegranych w lidze spowodowało złożenie dymisji przez Duszana Radolskiego. Ostatnie dwa sezony gry na najwyższym poziomie przyniosły spore sukcesy. Sezon 2006-2007 to współpraca z Maciejem Skorżą, z którym Dyskobolia zdobyła Puchar Polski i Puchar Ekstraklasy. Pierwsze z tych trofeów Grodziszczanie wywalczyli w Bełchatowie, pokonując Koronę Kielce 2-0. W lidze Dyskobolia zajęła piąte miejsce, co Zbigniew Drzymała przyjął z umiarkowanym zadowoleniem. W czerwcu 2007 roku klub podziękował za współpracę Maciejowi Skorży, zatrudniając Jacka Zielińskiego, a Skorża odszedł do Wisły Kraków. To wtedy latem 2007 roku Drzymała miał zdać sobie sprawę, że nie uda mu się w Grodzisku Wielkopolskim przeskoczyć pewnego pułapu, nawet przy sporych inwestycjach, bo najlepsi piłkarze i trenerzy i tak będą uciekać do dużych miast. Jak się później okazało, sezon 2007-2008 był ostatnim sezonem Groklinu w Ekstraklasie. Groklin nie zwolnił jednak tempa, zajmując trzecie miejsce w tabeli oraz ponownie zdobywając Puchar Ekstraklasy po zwycięstwie nad Legią 4-1. 10 lipca 2008 roku odbyło się nadzwyczajne walne zgromadzenie Groklin Dyskobolii, które podjęło uchwałę o zmianie nazwy spółki na KSP Polonia Warszawa. Następnego dnia spółka została sprzedana Józefowi Wojciechowskiemu, który miał w planach odbudowanie Polonii Warszawa na licencji zespołu z Grodziska. 22 lipca 2008 roku Komisja do Spraw Nagłych Polskiego Związku Piłki Nożnej wyraziła zgodę na przeniesienie klubu Groklin Dyskobolia z Grodziska Wielkopolskiego do Warszawy oraz zmianę nazwy klubu na KSP Polonia Warszawa. Pierwotnie plany były jednak inne. 4 miesiące przed tymi wydarzeniami, a więc w marcu, ogłoszona została fuzja Dyskobolii ze Śląskiem Wrocław, co de facto oznaczało powstanie jednego klubu z siedzibą we Wrocławiu. Podpisana została nawet umowa przedwstępna, na której swoje podpisy złożyli Zbigniew Drzymała, współwłaściciel Śląska Andrzej Mazur oraz prezydent Wrocławia Rafał Dudkiewicz. Ostatecznie negocjacje nie doszły jednak do pozytywnego skutku, w związku z czym Drzymała rozpoczął rozmowy z Pogonią Szczecin. W Szczecinie również do porozumienia nie doszło, co finalnie doprowadziło do sprzedaży spółki do Warszawy. Wszystkie te przedsięwzięcia spowodowane były kryzysem, który w 2008 roku dotknął wiele branż, w tym motoryzacyjną. A to znacząco odbiło się na majątku Drzymały. Szacuje się, że w związku z recesją jego majątek zmalał do 300 milionów złotych wobec 800 milionów w przeszłości. Jesienią 2008 roku Dyskobolia rozpoczęła rozgrywki w czwartej lidze. W pierwszym sezonie drużyna z Grodziska zakończyła sezon na piątym miejscu, natomiast w kolejnych zaliczyła dwa spadki z rzędu, lądując w A-klasie. W późniejszych latach Dyskobolia zdołała powrócić do kręgówki, ale rozegrała tam jedynie jeden pełny sezon, ponieważ po rundzie jesiennej sezonu 2015-2016 wycofała się z rozgrywek. Po dwóch latach, w roku 2017, w Grodzisku reaktywowano naszą Dyskobolię, w mieście, gdzie jeszcze nie tak dawno walczono o najwyższe trofea. Tym razem klub zaczynał od najniższej klasy rozgrywkowej, B-klasy. Zespół w ekspresowym tempie awansował najpierw do A-klasy, a następnie do klasy okręgowej. W sezonie 2022-2023 nasza Dyskobolia występuje w piątej lidze Grupie Wielkopolskiej II. W całej opowieści o klubie z Grodziska Wielkopolskiego nie trudno dopatrzyć się jednak skazy, jaką z pewnością była afera korupcyjna. Finalnie prokuratura postawiła Drzymale zarzuty dotyczące ustawienia trzech spotkań. Chodzi o dwa mecze pomiędzy Groklinem a Amiką Wronki. Pierwszy odbył się 7 marca 2004 roku i zakończył się wynikiem 1-1, a drugi 16 kwietnia 2005 wynikiem 4-1 dla Dyskobolii. Trzecim meczem był finał Pucharu Polski rozegrany 18 czerwca 2005 roku z Zagłębiem Lubin, wygrany przez ekipę z Grodziska 2-0. W efekcie Puchar został Dyskobolii odebrany, a do dziś nie wiadomo czy i ile spotkań rozegranych przez Dyskobolię zostało w przeszłości kupionych. Na tym koniec opowieści o rządach Zbigniewa Drzymały w Dyskobolii. Dziękuję za obejrzenie odcinka i zapraszam na kolejny. Zachęcam też do odwiedzenia strony futbolowe Wzlot i Upadki na Facebooku, gdzie prezentuję piłkarskie historyczne ciekawostki.